Witam was, kochani, w pierwszym odcinku nowej serii z gry Factorio. Gra wyszła teraz na Steamie, chociaż była długo, długo, dokładnie nie wiem ile, we wczesnej fazie alfa. Znaczy nadal jest w takiej fazie alfa, ale już jest mocno, mocno grywalna. Deweloperzy tam trochę zwiększyli, pozmieniali trochę rzeczy w porównaniu do tego, co było wcześniej, ale nie będziemy do tego wracać. W każdym razie, gra, jak widzicie tutaj w tle, polega, jak sama może nazwa wskazuje, polega na budowaniu, właściwie tworzeniu takich fabryk, kurczę, jakby to jest takie, nie wiem jak to określić dokładnie, takie budowanie trochę Anno przypomina, trochę Rimworlda, jeżeli chodzi o sposób rozgrywki, coś takiego, ale system jest bardzo prosty, ponieważ chodzimy tutaj jednym kolesiem i budujemy różne rzeczy. I chodzi o to, żeby przetrwać, są wrogowie, takie potworki są, które chcą nas zniszczyć, jeżeli zginiemy, no to koniec gry. Do dyspozycji mamy pistolety, jakieś karabiny, wieżyczki i tak dalej, oraz całe mnóstwo różnych dziwnych maszyn, jak widzicie tutaj, to się kurde jakoś taśmy, o to się taśmy nazywa. Taśmy produkcyjne, tutaj wydobywamy różne surowce i tak dalej. No i gra ma trzy tryby, jeden to jest kampania, tak, są różne scenariusze, właściwie cztery. Multiplayer i taką grę nieskończoną, powiedzmy. I myślę, że na tej grze nieskończonej troszkę coś popatrzymy tutaj, coś pogramy i zobaczymy, jak to jest. No właśnie, możemy zagrać na Peaceful Mode. Nigdy nas wtedy potworki nie zaatakują pierwsze, ale to nie szkodzi. Nie, zostawimy to jak jest. Można sobie również zwiększyć trochę ten świat i to trochę ułatwi, ponieważ obcy atakują nas, takie robaczki, jakieś dziwne stworki atakują nas, ponieważ rozrastamy się i zanieczyszczenie rozprzestrzeniamy. Zostawię tutaj wszystko na normalu, niech nam się stworzy świat i zobaczymy. Tu mamy tips and tricksy, na razie to wyłączę. No właśnie, to jest Factorio Freeplay gra, trzeba tutaj właśnie tworzyć rakietę, żeby eksplorować kosmos dalej i tak dalej, i tak dalej. Satelity, technologie, tak, automatyczna produkcja i tak dalej. Mamy kawałek takiej mapy, jak widzicie, jak się przesuwamy takim tutaj kolesiem, to wtedy nam się zwiększa ten oczywiście obszar. No i o co tu chodzi? Chodzi o to, że to wszystko są, jak widzicie, te surowce, o których mówiłem, drzewka można ścinać i tak dalej. Tutaj mamy jakieś złoże kamienia, złoże miedzi wielgaśne, złoże tego, kamyczka, tak patrzę po prostu mniej więcej gdzie jesteśmy. Można, jak widzicie, bardzo daleko oddalić. Tu mamy kamień jeszcze. O, i tu jest właśnie takie trochę zergowe robale łażą. Wolałbym do nich nie podchodzić, chociaż mamy broń, jak widzicie, w prawym dolnym rogu. I można sobie... Tu jest kamień. Takie robale tam łażą. Zagrują się, jak przyjdę bliżej. O! Ała, 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 ała! No i mnie zabili. Także trzeba uważać, bo jak mówiłem, jest trudno. Dobra, jesteśmy jeszcze raz tutaj, w jakimś innym miejscu, w sumie chyba lepszym, ponieważ mamy kawałek kamienia, mamy żelazo, mamy miedź, mamy wodę, która jest potrzebna, mamy tutaj ten olej, znaczy tą, no, kurde, to się nazywa jakoś ładnie, ropę. No i mamy tutaj węgla, sporo węgla. Wydaje mi się, że tutaj warto by zacząć, gdzieś w tym miejscu. Mamy dostęp do wody, mamy dostęp do kamieni, węgla. Tutaj kamienie też są. No, to jest lepsze nawet miejsce. No i dobra, o co tu chodzi? Jesteśmy takim kolesiem i przede wszystkim chodzi o crafting. Tu jest crafting i automatyzacja tego craftingu bardzo, bardzo dobrze rozwinięta. Także możemy sobie tworzyć różne dziwne rzeczy. Zaraz do tego dojdę. Różne mamy rodzaje tego, tu mamy bronie, tu mamy elektroniczne, tak, takie zaawansowane produkty, zwykłe produkty, no i logistykę, nie? Czyli właśnie rury, te taśmy, skrzyneczki,
insertery, które po prostu to są takie ramiona robotów, takie jak są po prostu gdzieś tam w fabrykach, nie? Że bierze z jednego miejsca, przekłada do drugiego, nie? No dobra, zacznijmy może sobie od prostych rzeczy, czyli od stworzenia właśnie takiego sprzętu. Jak widzicie, na dole jest kolejka budowania, każda rzecz tam się produkuje w jakimś tempie. No i później zaawansowane rzeczy w późniejszym etapie gry, nie można ich tworzyć jakby ręcznie, prawda? No tu akurat jeszcze można, to było zmieniane parę razy, no ale dobra, zacznijmy od tego. Mamy już zrobione, tak, Iron Axe, to jest taki w sumie sprzęt do wszystkiego, można nim kopać, można nim ścinać drewno i tak dalej. Bez tego by naprawdę długo to trwało, także weźmy trochę drewna, zetnijmy. Jak tu widać, przytrzymujemy prawym, plus 4, czyli razem mamy 10 tam po prawej, jak widzieliście w nawiasie. Plus 4, razem mamy 14. Prosta sprawa, wszystko mamy w zasobniku. Tu jest drewno, tu są stalowe płyty, które są przydatne później. Dobra, mamy do dyspozycji mining drilla, czyli po prostu możemy stworzyć kopalnię w jakimś miejscu. To jest uniwersalne urządzenie, bo może widzicie... O, muszę podejść bliżej, żeby się dostało, żeby się to można było to postawić. Także mamy do węgla, do wszystkiego tak naprawdę. Znaczy no, do drzew w sumie nie. Z tego co widzę, no, do oleju też nie. Kamyczki i tak dalej. No, gra ma system dnia i nocy. Warto zacząć od właśnie węgla. Tu jak widzicie, każdy węgiel ma jakąś swoją liczebność, także trzeba się później przemieszczać. Także można tworzyć pociągi, samochody, samochody dostawcze, także ciekawe, ciekawe rzeczy. Dodatkowo mamy właśnie dostęp do badań różnego rodzaju. Jak widzicie, jest tego mnóstwo. Na razie i tak nie możemy badać, ponieważ potrzebuje to takich zasobów no, badawczych, powiedzmy, nie? Które można tworzyć oczywiście. Także tutaj jak widzimy, co potrzebuje, trzeba to wynaleźć, co pozwala robić, nie? A później mamy dostęp na przykład do taśm podziemnych. Jest to przydatna sprawa później. Szybkie te ramiona robotków i rozdzielacza. To wszystko będzie wyjaśnione później. Na razie zbudujmy faktycznie to. Obracamy sobie RM i jak widzicie, tu mamy strzałeczkę, która wskazuje nam, gdzie będą te rzeczy wysypywane, powiedzmy. Myślę, że tutaj dziobniemy. Dobra, to jest raz. Jak widzicie, ta kopalnia potrzebuje po prostu paliwa w jakiejkolwiek formie. Możemy sobie to paliwo oczywiście sami ręcznie tutaj na przykład kilofem wydobyć. Mamy jeden koal, czyli jeden węgiel, drugi, trzeci. Dobra, starczy. Mamy. Także możemy go sobie tutaj przenieść. Możemy go sobie z kontrolem lewy klik. Wtedy wszystko chyba jest. Z prawym jeszcze tych skrótów dokładnie nie znam. W każdym razie tutaj to się po prostu wysypie. O, i jako że tu jest niestety jeden już węgielek, ja go teraz wziąłem FM, to po prostu on się jakby nie stakuje, prawda? Trzeba by natomiast zrobić, tak jak widzieliście wcześniej, skrzyneczkę. Która to skrzyneczka, jeżeli ją sobie postawimy tutaj, właśnie nie wiem, czy dokładnie tu chyba, pod altem sobie naciskamy, widzimy, co tu będzie składowane, no węgiel. No i po prostu ta kopalnia zużywa węgla, żeby działać oraz dużo szybciej wydobywa węgiel, także produkcja jest utrzymana. No i możemy po prostu wziąć sobie stąd. Tu jeżeli to się zapełni, no to kopalnia przestaje działać. Żeby było szybciej, wystarczy z lewym kontrolem kliknąć lewym przyciskiem myszy i po prostu zabieramy całość, nie? No, także możemy sobie wziąć prawym, weźmiemy połowę, dorzucamy. Tak, z shiftem też chyba połowę tego. No, no i tak to sobie działa, nie? Ale z samym węglem no nic za bardzo nie zrobimy, dlatego też trzeba by mieć, tu mamy piecyk kamienny, coś można by z tym zrobić. Co można by z tym zrobić? Można by, no tutaj akurat tego się nie da obrócić, nie?
Na razie go postawię tutaj. Każdą rzecz, jak przytrzymamy prawy przycisk myszy, można usunąć i ona się nie niszczy. Po prostu bierzemy ją z powrotem. Jak widzicie, ten piec kamienny również potrzebuje czegoś, żeby palić. No i czegoś, co by przerobić, nie? Tutaj mamy właśnie ten zasób żelaza. Ja go trochę wezmę. Później się to jest taki wstępny etap gry, gdzie jeszcze trzeba ręcznie robić, ale później się wszystko szybko automatyzuje i dopiero się zaczyna zabawa i główkowanie, jak to ma wyglądać. No i dobra, mamy tą rudę żelaza i wsadzamy i po prostu to, jak widzieliście, tędy sobie wypadnie. A nie, nie wypada sobie. To się tutaj gromadzi. Dobra. Także można sobie to wziąć i do naszego inwentarza wziąć. Ale, no i się skończyło. Ale łatwiejszym sposobem jest, zamiast dawać to do skrzynki, możemy bezpośrednio dać to tu. Jeżeli dobrze kojarzę. Dobrze kojarzę. Widzicie, zwiększa się ilość tego węgla tutaj. Także można to tak sobie zautomatyzować. Później nie jest to aż tak przydatna funkcja, ponieważ no zobaczycie inaczej. Będziemy używać właśnie tych taśm transportowych i tak dalej, i tak dalej. W sumie to mógłbym pokazać. To jest akurat ten inserter. Będę nazywał go inserterem. To jest inserter na właśnie na węgiel, czyli on potrzebuje też zasilania jakiegoś, żeby mógł działać. Także, jak widzicie, tu mamy te taśmy, nie? Można je obracać w różnym kierunku, one się mogą, w którą stronę chcę to zrobić, chyba w tamtą. O, widzicie, jest, cyk, i się przesuwają. I jeżeli to się zapełni, to maszyna po prostu przestaje działać, tak jakby wyrzuciła na podłogę, albo się skrzynka zapełniła. W ten oto sposób oczywiście możemy to, jak widzicie, skręcać. Później można robić jakieś dziwne rzeczy, na przykład tu dołożyć z tej strony i zobaczcie, że ten węgiel jest po lewej stronie tej taśmy. To jest przydatna informacja, ponieważ taśma może być jakby zapełniana z dwóch stron. Później, jak są te, o których mówiłem, te splittery, one rozdzielają po prostu. Chociaż tutaj akurat splitter raczej rozdziela to na dwie taśmy. Dobra, to później będę mówił, bo zamieszam. W każdym razie, tu mamy taśmę, która idzie, powiedzmy, że chcemy też zapełniać tę skrzynkę i właśnie dlatego dajemy ten inserter. Inserter zbiera rzeczy z tyłu, tam gdzie jest właśnie ten paseczek, ta belka, i wkłada go tam, gdzie jest trójkącik. Także klikamy i jak widzicie, on sobie trochę bierze do siebie i potem, żeby działał, i potem przerzuca. Także to jest taka właśnie połowiczna automatyzacja. Następnie, jeżeli nam się to nie podoba, zabieramy skrzynkę, zabieramy oczywiście zawartość skrzynki, no i w tym momencie inserter nie działa. O, bo już tu jest po prostu zapełnione. Możemy to wziąć F-em. Pod F zaznaczamy sobie i F, ale możemy równie dobrze postawić właśnie nasz tutaj piecyk. Także widzicie, zaczyna to po prostu przekładać. I taka to jest właśnie automatyzacja. Giera tak mnie wciągnęła, że po prostu masakra. Musiałem coś z tego nagrać, bo wydaje mi się, że gra jest warta swoich pieniędzy, aczkolwiek kosztuje 20 euro. To jest masakra, ale gra naprawdę na długie, długie godziny starczy. Także widzicie, tu będzie cały czas dokładało do naszego pieca tego węgla, a później ja sobie może skorzystam jeszcze z Iron Plate'a. To powinniśmy zaraz mieć. Tak. I na przykład stąd dawać do skrzynki. No i taka automatyzacja. Oczywiście tutaj nie mamy nadal żelaza. Oczywiście tutaj zaraz kopalnię też wstawimy i jak się domyślacie, w sześciuteńko to można zautomatyzować, żeby wykopywało żelazo na taśmy do piecyka, stąd węgiel
i tak dalej. Także to jest mega. Jak widzicie, tu się zapełniło, więc ten inserter nie działa. No, także jeżeli się zrobi, cyk, zabiera ramię. Oczywiście tutaj nie ma dostępu do węgla, bo no nie może mieć, prawda? Więc możemy na przykład stworzyć nową skrzynkę. Nowego insertera. O. Żeby zabierało stąd. Zaraz, chwila. No to takie to jest mocno dziwne teraz, nie? Co robię? Jeszcze bym potrzebował tego i potrzebuję insertera Iron Gear, czyli tutaj gdzieś on był. Chyba tu. Dobra, mogę stworzyć jeszcze jeden. Tak? Czyli ile będziesz potrzebował? Iron Plate 2 potrzebuję, dobra. Nie wiem, ile dokładnie potrzebuję z jednego. Ale to zaraz. To są na razie takie testy różne, nie? To jest takie trochę też minecraftowe z jednej strony. Tutaj to. Także to zasila, tu zasila. I czy mogę stworzyć tego jednego Iron Plate'a? Weźmiemy go. Cyk. Tu się stworzyło. O, na przykład. Część tu. Jeżeli tu się węgiel skończy, zabierzmy go nawet, to widzicie, dokłada temu tutaj, nie? Można naprawdę dziwne rzeczy robić. To jest akurat bzdura, to sobie teraz wymyśliłem. To nie powinno tak być. To na pewno. No, maksymalnie do 5. No, tu akurat nie ma co już wytapiać, więc to nie ma znaczenia, nie? Oczywiście to potrzebuje też węgla, który później można zastąpić elektrycznością. No i właśnie, co do elektryczności, bo wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby zacząć ten temat, aczkolwiek wydaje mi się, że warto by zrobić jeszcze jednego tego. Żeby zrobić to, potrzebuję jeszcze ten. Dobra, trzeba nakopać niestety tego. Tego żelaza. Gra jest mega wciągająca, nie wiem jak dla was. Ale po prostu, no trochę grafika też jest już troszkę przestarzała, aczkolwiek tak ją trochę poprawili w porównaniu do tego, co było. Także spoko, dobra, mamy 10 tu. A z shiftem i lewy klik to dajemy wszystko. Tu się oczywiście skończyło. Wydobywanie. No i po prostu kliknięcie. Żeby zrobić kolejną fabrykę, wydobywanie, potrzebujemy 3. Raz, dwa, trzy. Czyli jeszcze trochę potrzebujemy. O. Raz, dwa, trzy. No i jednego, właśnie jeden piec potrzebujemy, który zostanie tam zamieniony, zmielony. Tu jest tego, zaraz chwila. Gdzieś był kamień. Kamień jest ważną sprawą też. Tu jest kamień. Oczywiście mogę zabrać to, nie? Ale na razie. Jeżeli mam dostęp do kamienia blisko, to go weźmiemy. Wydaje mi się, że potrzebuję 5. 2, 3, 4, 5. Oj, mi się skończył, widzicie, narzędzia mi się skończyły, także dużo wolniej, ale myślę, że nie ma. O, idzie. Wszystko można zautomatyzować. Budowę tego wszystkiego i tak dalej. Wszystko można zautomatyzować. Dobra. Także wydaje mi się, że warto by postawić gdzieś tu. To oczywiście też potrzebuje węgla. No i zacznie robić tutaj. Teraz, żeby to jakoś fajnie poszło, będę potrzebował... Kurde, trochę tego. Dobra, zrobimy skrzyneczkę jedną. Niech to idzie do skrzyneczki. Muszę to drzewo. Zobaczcie. No, patykiem, nie? Minecraft taki. Ale to drzewo tylko chodzi o to, żeby stąd sobie poszło. E wchodzimy do inwentarza. No i powoli zapełnia nam właśnie rudą żelaza. Tu zabrakło węgla.
Oczywiście możemy to ramię zamiast tu zrobić, żeby zapełniało też no właśnie to, nie? Więc to będzie takie perpetuum mobile trochę, nie? Tu się skończyło, niech to się robi. Także tutaj widzicie, mam trochę węgla. Tutaj mam trochę tego. Już tych płyt metalowych. Dobra, transportowe. Każdy jeden tworzy nam dwa. Dobra, tu się skończyły. Trzeba by wsiąść stąd. No póki co, nie? Później, jak mówię, to się wszystko fajnie automatyzuje. Tylko chciałbym... Mam trochę daleko te materiały. Wszystkie surowce od siebie. No i trzeba by stworzyć ten. Potrzebujemy... O. Plate'a. Dobra, 10. Tylko trochę to jest mało. W każdym razie. Zamiast do skrzynki można dać tu. Żeby to sobie szło. Nie? Tu. I to wywalimy. To jest niepotrzebne tu. To ramię też nie jest potrzebne. Później zamienimy te ramiona na elektroniczne. Chodzi o to, że to ma być tu. Plate'a. Można to shiftem kliknąć, wtedy zrobi nam z całej ilości. To pokazuje po prostu nam, ile możemy stworzyć przedmiotów. Mamy 12, to potrzebuje jednego surowego drewna, więc stworzy nam 12 deseczek, nie? Prosta sprawa. Możemy zrobić jedno. Także to sobie idzie tu. Teraz tę skrzynkę wywalimy, bo ona jest tutaj niepotrzebna. Dorzucamy tutaj, to ma jeszcze 5, to ma 1, dorzućmy tak, połowę z tego, 30, to ma 8, ale jest to zapełnione całe, więc dobra, 4 kolejne. Idzie sobie tu. Jeszcze troszeczkę. Potrzebuję. Jeden. Tu. Jeden, jeden. Dobra, mam 6. Więc to poszło trochę za daleko. Będzie krzywo. W tym momencie potrzebuję jeszcze jednego. Dobra, bo tu mamy tą skrzynkę, muszę ją wywalić stąd. Mamy 22 tam. I w miejsce tego dajemy to. I teraz, jak widzicie, automatyzacja postępuje na naszych oczach. To oczywiście potrzebuje też węgla, nie? Później. Ale jak się domyślacie, za pomocą tego wszystkiego można to zasilić. O, także jak widzicie, stąd zabiera węgiel, stąd zabiera rudę żelaza. To oczywiście też węgla potrzebuje, ale to za chwileczkę. Zabierzemy stąd, damy tu. Kurde. Zabiorę stąd. Dam tu. No, ale że to jest całe zapełnione, więc... nie ma potrzeby. Tu jest niestety taki trochę bug, bo jak widzicie, ten ostatni kawałek nie będzie brany. To niestety nie zostało zrobione sensownie. No ale cóż. No i taka ciekawostka, znaczy ciekawostka, ważna informacja to jest taka, że to ramię, ten inserter bierze z dwóch stron, nie? Tak jak mówiłem wcześniej, że tu mamy lewą stronę i prawą stronę. Także on bierze z dwóch stron. To jest informacja przydatna, ponieważ na przykład później będzie urządzenie, które będzie potrzebowało dwóch rodzajów na przykład zasobów i wtedy na przykład jedno ramię może wsadzać te dwa zasoby
właśnie do jednego worka. Później są inteligentne insertery, które po prostu wiedzą, co mają brać z tej taśmy i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Wydaje mi się, że czas nadszedł na właśnie na prąd. Żeby wziąć prąd, znaczy zdobyć prąd, potrzebna jest woda. Wodę gotujemy i przetwarzamy na energię elektryczną, którą później możemy rozprowadzać po naszej bazie pseudo. Można jakieś mury budować i tak dalej. Dlatego mówię baza. No, żeby to stworzyć, potrzebujemy właśnie kolejnego pieca jednego. Ale i tak będę musiał zrobić chyba to. Potrzebuję Iron Plate'a 3, żeby stworzyć narzędzia. Jak wiemy, Iron Plate jest tu. Tworzymy sobie jednego. Się zasila. I tutaj były kamyczki. 5 potrzebowałem, tak? Chyba tak. Żeby stworzyć. No oczywiście tutaj też można postawić ten właśnie tę kopalenkę. Boiler. Iron Gill Steel Pipe. To nam pokazuje, że nie mamy pipa. Bo nie mamy, nie? Nie mamy tych rur. Ale mamy materiały na stworzenie. Tutaj, prawda? Więc gra, żeby nas nie przemęczać, po prostu stworzy to za nas. Także klikamy. Widzicie, najpierw się tworzą te. Potem się tworzą rury. I na końcu właśnie mamy dostęp do właśnie tego, do tej machinerii, czyli silnika parowego. Silnik parowy, jak widzicie, też można sobie ładnie tutaj obkręcić. Wydaje mi się, że tu go postawimy, bo chciałbym, żebyście zobaczyli, jak to wygląda i jak to zazwyczaj powinno się robić. Bo też tam douczyłem się, że tak powiem, przed. To wywalimy, żeby tutaj nie zasłaniało. Dobra, potrzebujemy również boilera. Tak naprawdę potrzebujemy 3 boilerów. Właśnie się skapnąłem, bo to jest taka liczba, która no dobrze zasila. Bo przede wszystkim chodzi o to, że para wytworzona, znaczy parę, którą chcemy wytworzyć za pomocą właśnie wody, musi być ta woda podgrzana właśnie do 100 stopni. Dobra, 5. Jeszcze 2. Dobra, możemy sobie stworzyć boilery. Jak widzicie, mogę stworzyć, nie tworząc właśnie tych tych pieców hutniczych, nie? Dobra, mamy ten, mamy boilery, potrzebujemy jeszcze właśnie tego. Czyli potrzebujemy elektronicznych materiałów, które pobierzemy z kabli. No i się, kurde, problem trochę zaczyna robić, bo potrzebujemy miedzi w tym momencie. Miedź, jak pamiętacie, jest tu. No jest ciemno, także trzeba uważać. Tu jest miedź, tylko czy ona nie jest za daleka, by? Czy nie miałem gdzieś bliżej, tu? Po prawej, tu na mapie widać. Też. Chodzimy w sadem w ogóle, jakby ktoś tam pytał. Nie, tu jest żelazo. Autosave. Tu jest węgiel. Nie, w takim układzie tam jest. No, jak widzicie, to sobie cały czas się robi. I jest spoko. No, bo później naprawdę takie rzeczy trzeba robić, że masakra. Dobra, w takim układzie. Potrzebujemy na nowo stworzyć ten to. Czyli znowu kamienia potrzeba, bo już tamten piec przerobiłem na boilery. No i niedobrze. Dobra, jest 5. Stwórzmy sobie to w drodze. Tak. Tu nam się zrobiło. Ku wychodzimy z tego, żeby odznaczyć jakby. F wchodzimy do craftingu. No i tutaj chyba Shift 5. No ale dobra. Gdzie bym chciał to postawić? Myślę, że tutaj. No i to bezpośrednio do skrzyneczki.
Tylko czy na pewno do skrzyneczki? No raczej, kurde, nie. Bo to ma iść do pieca bezpośrednio. Żeby zrobić piec, jak pamiętamy, potrzebujemy znowu kamieni. No i ta mapa jest naprawdę duża. Także dlatego później są samochody, pociągi i w ogóle dziwne rzeczy się dzieją, nie? Do których nie doszedłem jeszcze, bo tam dosłownie grałem sobie przez chwilkę. Dobra, jest 5, jest piecyk. Skrzynkę zabieramy. To idzie bezpośrednio tu. To zasilamy węglem, który jest tu. To jest cały czas zasilane, tak? No właśnie, więc chyba zrobimy jeszcze, żeby mieć węgiel jeszcze w takiej postaci. O, zabrało dla siebie. No, także tutaj będziemy mieć węgielek dodatkowy. Oczywiście dwa ramiona mogą działać z jednego miejsca, nie? Po prostu to akurat nie potrzebuje. Jak się skończy, to dołoży. Więc te nadwyżki przerzuca do skrzyneczki. Spoko, spoko. Logiczne, myślę, to jest. No, żeby to mieć, żeby to miało zasilanie, potrzebujemy to. I żeby to mogło sobie dziabnąć, dajemy skrzyneczkę tu, to drzewo wytniemy, żeby było widać. Nie, to jest tu, czyli skrzyneczka nie będzie potrzebna. No i dzięki temu, jak widzicie, mogę sobie stworzyć dwa te. O, mogę. To są jakieś tam, kurcze, jak się nazywają? Jakieś układy scalone, o. No, także potrzebujemy dać tą pompę do zaciągania wody, tu. Dodatkowo można sobie zrobić rury, których w sumie tutaj nie potrzebuję, aczkolwiek zrobię jedną, żeby wam pokazać. Rura sobie idzie tędy. Przez rurę można przejść? Chyba nie. Bo była też taka podziemna rura. O, tu jest, into the ground. Także tę zrobimy jedną. Dobra. Tu. Ona może sobie potem wyleźć tu. O, tak, żeby wam pokazać, że po prostu przez niektóre przedmioty nie można przejść, jak na przykład zrobicie, tak jak ja za chwilę, całą tą machinerię tutaj, żeby mieć dostęp potem, disk gdzieś tu, no to są podziemne rzeczy do dyspozycji. Dobra, następnie bojlery. Bojlery oczywiście potrzebują, kurczę, węgla, nie? Bo czemu by nie? No i ta machineria, która jest tutaj, ale ona jest chyba niepodłączona dobrze. Nie, chyba jest dobrze podłączona. Dobra, w takim układzie potrzebujemy również węgla, nie? Nadal. Żeby mieć węgiel, potrzebujemy mnóstwo, właściwie zróbmy z wszystkiego. Także najpierw nam tworzy to, a potem to. 25. Więc nie wiem, czy to zabierze w takim układzie stąd, aż zobaczę. Nie, bo część rzeczy też niestety tutaj testuję. Ty weź, zostaw to na chwilę. Nie. Musiałbym zrobić ten... No zakręt. Ale chodzi o to, że patrzę, czy mam możliwość do stworzenia... Nie mam jeszcze. Stworzenia tego splittera. Ale nie widzę go tutaj. W takim układzie trzeba by stworzyć ramię. Możemy stworzyć to? Nie, potrzebujemy kabla jeszcze. Tu oczywiście się to skończyło. To też zmechanizujemy później. Tu, tu, tu. No i mamy dostęp do
do ramienia elektronicznego, jak widzicie, który wykorzystam. Gdzie ja jestem? Tu. Który wykorzystam później. Niemniej jednak, na początku trzeba będzie tego, kurczę, burnera, insertera zabrać, żeby zabierał również stąd, dawał na paśmę. Która to taśma będzie w górę biegła, to zabierzemy, tak, kurde, żeby to było jaśniej trochę. No, na razie tak. Potrzebuję trochę tego. Żeby to stworzyć, potrzebuję dodatkowych kawałków tu. Iron plate'a. Tak jest. Jeżeli prawym klikniemy, to zrobi nam 5. Potrzebuję 15. Tego. Dobra, 50 powinno styknąć. Tu. To oczywiście później można sobie. Tu jest drzewo. Później można to ładnie zrobić, ale na razie zrobimy tak. Tu. Tu. Dziwne to trochę, wiem. Ale w sumie to mogę kawałek nawet rzucić tu. Nie, 3. Całość. Żeby wam pokazać, jak tutaj działa to. A tutaj, kochani, chciałem zrobić właśnie inserterów, który potrzebuje znowu ten. Chodzi o to, że tu za chwilkę. Tu za chwilkę. Widzicie? Leci sobie też węgiel stąd. Jest brany do skrzynki. One się tutaj będą bić o to, nie? Ale myślę, że tego nie potrzebujemy. Zabieramy to. No właśnie, to wznowiło się. Tu się robi. To zabieramy. Potrzebuję 3. No właściwie źle, kurde. Dobra, ale niech będą. Bo tu w tym momencie mamy. No właśnie, prawdopodobnie źle to ustawiłem. Tu w tym momencie mamy dostęp do. Do prądu już. Oczywiście teraz węgla nie ma. Bo cały zebrałem. Nie, jest węgiel. To czemu to nie działa? W takim układzie. To jest źle jakoś podłączone. Nie wiem, jak to, kurde, powinno być. Chyba tak. Znaczy, to nam pokazuje, że widzicie available performance, nie? To już działa. Tylko w tym momencie nie mamy po prostu odbiornika tego prądu. Także w tym celu tworzymy właśnie sobie słupy wysokiego napięcia, do których mamy dostęp, całe szczęście. I możemy po prostu przeciągać ten prąd, nie? Także to pole całe niebieskie pokazuje nam, gdzie, które jakby rzeczy, znaczy w jakim zasięgu będzie zasilany prąd, nie? Akurat to będzie odbiór prądu stąd. Oczywiście to ma jakiś zasięg, więc trzeba te słupy stawiać w jakimś takim sensownym miejscu, żeby to było. Można oczywiście iść, trzymając lewy przycisk myszy, wtedy to z automatu będzie robione. No dobra, w takim układzie mamy to elektroniczne ramię, jakieś miałem. Elektroniczne ramię, które może zastąpić to. Oczywiście tu nie ma prądu, bo
ten nie, jest w złym ustawieniu, ale wydaje mi się, że stworzymy po prostu nowy. O, i w takim układzie to już sobie działa na prąd. Tu oczywiście nie ma węgla. No, jest trochę szybsze. Nie potrzebuje tego węgla, żeby siebie zasilać. I kurczę, tak to leci. Oczywiście to jest bardzo brzydkie, nie? I w ogóle... Co tu się stało? Dobra, już wiem, co się stało. Niech to leci. No, tu się wypaliło. Temperatura 100%. Oczywiście, jeżeli temperatura ma 100%, no to nie będzie musiało to mieć... zasilać się, nie? No i tak to, kurde, wygląda. Także, kochani, tym akcentem kończę ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. W późniejszym odcinku, czy w późniejszych odcinkach będziemy właśnie researchować to wszystko. Możliwość amunicji, jakichś shotgunów, dziwnych rzeczy. Rail signals, czyli kolejki, właśnie tory, dieslowa, lokomotywa, no, panele słoneczne, także nie trzeba będzie tylko z wody brać i podgrzewać ją. Oczywiście tu można się przejechać. I tyle. Także jeszcze raz dzięki, kochani, za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w drugim odcinku. Pa, pa.